W tych multiinformacjach powiemy o mrozie i piecykach, dzięki którym zmagamy się z pyłem. Będzie również o płockim projekcie onkologicznym. Pójdziemy także z orszakiem Trzech Króli. Pył nie odpuszcza. Z powietrzem w Płocku w ostatnich dniach jest źle. Momentami nawet bardzo źle. Za taką sytuację odpowiada ujemna temperatura i piecyki, którymi ogrzewamy nasze domy. U nas najczęściej korzysta się z paliwa, którym jest węgiel kamienny. Węgiel kamienny oczywiście zawiera dużą ilość cząstek stałych i przy niskiej temperaturze zachodzi konieczność większej ilości spalania tego węgla dla pozyskania większej ilości energii i następuje wyższa emisja pyłów. Najgorzej było w sobotę i niedzielę. Wysokie stężenie pyłów odnotowano również w nocy z poniedziałku na wtorek. Odpowiada za to niska emisja i to, co spalamy w piecach. My powtarzamy wielokrotnie, niska emisja jest przyczyną wszystkiego złego, co jest w powietrzu. To jest dla nas pewna nowość, tłumaczę w ratuszu. Musimy się przygotować, by w przyszłości reagować odpowiednio szybko. Pomysłem jest m.in. darmowa komunikacja miejska w określone dni. Zastanawiam się też nad sposobem ostrzegania mieszkańców przy pomocy info-SMS-a, komunikatów na stronie internetowej. Na razie nie ma powodów do tego, by ostrzegać, by krzyczeć, że mamy zanieczyszczenia i smog nad miastem. Raczej jest to taki delikatny sygnał na przyszłość, że powinniśmy się do tych sytuacji przygotować i to robimy. Wysokie stężenie pyłów jest szkodliwe dla naszego zdrowia bez względu na wiek. Lekarze zrzeszeni w Okręgowej Izbie Lekarskiej organizują spotkanie poświęcone płockiemu projektowi onkologicznemu. Kończymy puste dyskusje, zaczynamy działać, tłumaczą. Trzeba coś zacząć robić, czyli trzeba stworzyć jakąś grupę, która nie będzie tylko opowiadać o tym, że coś tutaj będzie, że coś tutaj powinno być i wskazywać, że to coś ma zrobić ktoś inny, a nie ja, ten, który mówi. O Centrum Onkologii w Płocku dyskutuje się od dawna. Radni kolejnych kadencji przegłosowują apele do ministra zdrowia. Niestety niewiele z tego wynika. Potencjalni chętni do stworzenia zakładu radioterapii rezygnują, nim na dobre rozpocznie się inwestycja, a coraz nowsze badania napawają grozą, bo Płock i jego okolice to region zagrożony chorobami nowotworowymi. Pomysł lekarzy jest prosty. Do współpracy zapraszają wszystkich, którym zależy. Jeżeli przerzucamy się różnego rodzaju odpowiedzialnością, czy to odpowiada przemysł, czy to odpowiadają piecyki, czy to odpowiada palenie papierosów, czy to odpowiadają samochody, no to musimy jak gdyby pamiętać o tym, że a nuż wszystkie te czynniki na tyle się kumulują, że właśnie wtedy, kiedy złączymy je razem, to one stanowią dla nas zagrożenie. W związku z tym zamiast oskarżać jeden fragment tej układanki o to, że jest odpowiedzialny za zagrożenie dla wszystkich, zajmijmy się wszystkimi puzzlami. Złóżmy je w jedną całość i kompleksowo rozwiążmy problem. Taka jest nasza propozycja spotkania. Na spotkanie zaproszenie otrzymali politycy, konsultanci do spraw zdrowia środowiskowego, do spraw choroby płuc. Zaproszenie otrzymał także m.in. szef NFZ na Mazowszu, osoby odpowiedzialne za ochronę środowiska, radni miasta Płocka, prezes PKN Orlen. Okręgowa Izba Lekarska proponuje spotkanie 18 stycznia na neutralnym gruncie, by udało się stworzyć zespół roboczy. Jego zadaniem będzie przygotowanie mapy drogowej. Po spotkaniu każdy będzie miał za zadanie zaprezentować od siebie jakieś rozwiązanie w ramach swoich możliwości.
Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku przymierza się do uruchomienia zakładu radioterapii. Jeszcze w styczniu powinny zostać podpisane pierwsze umowy. Jak zapewnia dyrektor szpitala, jest chętny na zainwestowanie dużych pieniędzy w taki zakład. Jeżeli by uzyskali pozwolenie na budowę, we wrześniu by nastąpiła rozpoczęcie budowy, rok budowa, czyli mamy 2018 rok, wrzesień, październik, koniec budowy. I przewidujemy, że jeżeli to się wszystko poukłada i ta polityka zdrowotna będzie przynajmniej nierewolucyjna, to przewidują od 1 stycznia 2019 uruchomienie tego zakładu tu w Płocku. Problem z onkologią w Płocku jest od wielu lat. Z wielu badań wynika, że częściej niż w innych rejonach Polski chorujemy na nowotwory. Jednak kompleksową opiekę otrzymujemy w Warszawie czy Bydgoszczy. O tym, że taki zakład w Płocku jest bardzo potrzebny, nie trzeba więc nikogo przekonywać. Szpital na Winiarach jest do stworzenia takiego miejsca idealną placówką. Z mojej wiedzy, którą posiadam, i moim zdaniem postawienie takiego ośrodka radioterapii gdzieś na osobnej działce, prawda, z całym zapleczem oddziału diagnostycznym i tak dalej, który jest potrzebne do prowadzenia czy pozyskania w przyszłości kontraktu, byłoby dwa razy drożej niż postawienie takiego ośrodka tutaj przy Szpitalu Wojewódzkim. Połączenie go łącznikiem, czy dołem, czy górą, to jest... Nie jest trudne logistycznie połączenie go z, na przykład, z oddziałem onkologii, gdzie można kilka łóżek wygospodarować dla pacjentów. Przypomnijmy, już w 2013 roku mówiono o stworzeniu radioterapii w Płocku. Niestety firma Ametyst z Krakowa w obawie o kontrakt z NFZ, a także brak zainteresowania ze strony funduszu, umowę rozwiązała za porozumieniem stron. Mimo mrozu kilka tysięcy płocczan przemaszerowało w orszaku Trzech Króli. Już po raz szósty ulicami Płocka przeszedł orszak, by oddać pokłon dzieciątku. Tłumy ubrane w ciepłe kurtki owinięte grubymi szalikami z futrzanymi czapami na głowach rozgrzewały się szybkim marszem i śpiewem kolęd. W tym roku orszak przeszedł spod katedry ulicami Kościuszki, Kolegialną, Słoneczną do parafii świętego Józefa na Cholerce. Pochód zatrzymywał się na scenki rodzajowe z biblijnymi opowieściami przygotowane przez uczniów płockich szkół i grupy teatralne, a następnie trzy orszaki azjatycki, afrykański i europejski podążały dalej za jadącymi konno Trzema Królami. Podobne orszaki przeszły w 560 miejscowościach w całej Polsce. Towarzyszyło im hasło Pokój i Dobro. Ulica Dobrzykowska po remoncie prezentuje się okazale. Co prawda na razie wyremontowana została na odcinku od skrzyżowania z ulicą Krakówka do ostatnich zabudowań Radziwia. Powstała kanalizacja deszczowa, nowe chodniki, oświetlenie. Wkrótce rozpocznie się drugi etap prac. Powstanie ścieżka rowerowa, a także chodnik wzdłuż wyremontowanego odcinka Dobrzykowskiej. Cały ten odcinek będzie również oświetlony. Prace powinny zakończyć się do 31 maja. Ich koszt to ponad 4 miliony złotych.